Cześć, witam serdecznie z tej tronkam. Kamtracie mówimy kolejne zdanie. Tym razem mamy kolejną tutaj. Jakby kolejną serię wyzwań No i tym razem po prostu musimy zlikwidować supermocami Ja pokażę wam jak zrobić zadanie Mega, mega prosto, żebyście się nie narobili A je zrobili, jest to dokładnie to Użyj supermocy, by zlikwidować przeciwnika Jest zadanie tutaj ekipowe i robimy je w 4 graczy No i ja pokażę wam jak zadanie Mega szybko wykonać, wy jednak pamiętajcie o subiku w górze, dlatego, że odcinki Live są co jednie, więc warto, żebyście subowali kanał, bo kontentu jest mega, mega dużo A jeśli jakoś wam pomagam, to użyjcie kodik Saycamstar, który jest tutaj na ekranie I wtedy z każdym dokupem tak na mój kanał w rozwoju. Dobra, co musimy zrobić? Szczerze, e, można oczywiście robić to w normalny sposób, jednak ja nie polecam. Dlaczego? Dlatego, że po prostu możemy sobie iść i zrobić na trybie Marvela. Jak widzicie, ja już mam zaliczone. I jest to po prostu najszybszy sposób. Można zrobić to zadanie normalnie przez grę, jednak według mnie ono się nie opłaca robić w taki sposób, dlatego że jak widzicie na trybie Marvela tak naprawdę od razu wam to zalicza i również prawdopodobnie osoby, które macie w drużynie, też będą wam zaliczały progres. Jak widzicie, ja mam zadanie wykonane, ale tam kolejny etap. I co teraz zrobić? Teraz po prostu wychodzimy sobie z meczyku i po prostu jak wyjdziemy z meczyku, dostajemy nagrodę i otrzymamy kolejny etap. Wtedy wchodzimy do kolejnej gry i potem sobie gramy, dopóki nie zrobimy tego zadania. Także tak to tak mniej to wygląda, i to jest najszybszy sposób. Dlaczego ten sposób polecam? Dlatego, że o ile z jednym kilem może nie ma problemu, ale już na kat 3 kile bądź więcej, bo to będzie się zwiększać co etap, no nie będzie już tak łatwo zrobić. Na no, zwykłej, że mogę jedynie polecić zrobić to Iron Manem, dlatego, że jest to najmocniejsza moc. Ale mimo wszystko polecam właśnie, jeśli chcecie je zrobić co dla sobie tutaj w graj wybór trybów, no i tutaj mamy Marvel Knockout bądź jakikolwiek tryb Marvela te tryby nawet jak wam znikną, one będą się pojawiać, dlatego że cały czas się odbywają turnieje w tym trybie, także chillujcie i na pewno ten tryb wam się yy, jakby trafi, Obędny jaki to jest yy, tryb Marvela, musi być po tryb Marvela bądź jakiś turniej i wtedy będziecie mogli na chwilku zrobić zadanie, tak mówię to jest najszybszy sposób, no bo tak jak mówię na zwykłych graach możecie próbować, no ale mimo wszystko zrobić to nie wiem 3 czy tam 5 fragów, no nie jest jakoś mega łatwa a tutaj, jeśli wejdzie to macie tak naprawdę w minutę zrobione wszystkie zadania E, znaczy jednego etapu, no bo nie oszukujmy się w tych grach, mniej więcej robić tam w ciągu 3-4 minut po 10-20 kg. Także, no jak widzicie, no mega proste wyzwanie, tylko trzeba wiedzieć, jak zrobić. Także mam nadzieję, że Wam pomogłem. Dajcie znać, z mojego poradnika, czy będzie właśnie w ten sposób robić, czy może jakiś inny sobie sposób wybieracie. Dajcie znać, czekam na feedback. No i to było tyle. Dzięki za uwagę wszystkim. Trzymajcie się następnego. Cześć.